Kwasy tłuszczowe. Wśród kwasów tłuszczowych będziemy wyróżniali kwasy tłuszczowe nasycone. One mogą być jednonienasycone, wielonienasycone. Myślę, że same nazwy gdzieś już skądś Wam się kojarzą. Będą kwasy tłuszczowe krótkołańcuchowe, długołańcuchowe i tak zwane kwasy tłuszczowe cis i trans. Co to jest? Dokładnie jakieś przykłady, to do tego za chwilę przejdziemy. Kwasy tłuszczowe będą miały różne wiązania, stąd ten podział, stąd ten podział właśnie na krótkołańcuchowe, długołańcuchowe, czy też ze względu na jakieś wiązania podwójne, nasycone, nienasycone. Z czym to jest związane i jakie są szczególne, szczegółowe cechy, to do tego oczywiście dojdziemy. Na razie póki co skupimy się na tym, żeby to jakoś podzielić. Ja spróbuję to też w jakiejś formie graficznej trochę rozrysować, żeby zobaczyć o co chodzi. Więc będziemy mogli przedstawić to w formie czterech, można powiedzieć, rodzajów. Pierwsze kryterium tego podziału to liczba atomów. Liczba atomów węgla, no bo pamiętajmy, że tłuszcze między innymi z węgla są zbudowane, oprócz tego z wodoru i tlenu jeszcze. Ta liczba musi być parzysta, aby powstało to wiązanie tłuszczy. Więc ze względu na liczbę atomów węgla w łańcuchu, będziemy wyróżniali trzy rodzaje kwasów tłuszczowych. Po pierwsze, krótkołańcuchowe. Średniołańcuchowe no i długołańcuchowe. Tutaj jeśli chodzi o tą liczbę atomów węgla, no to w krótkołańcuchowych to będzie poniżej 6, w średniołańcuchowych od 6 do 13 i w długołańcuchowych od 14 do 24. Także to jest ten pierwszy podział ze względu na liczbę atomów. Drugi podział. Gdybyśmy chcieli mówić o ważności, może nie ze względu na ważność, ale ze względu na wykorzystanie i jakby to, kiedy jesteśmy w stanie zauważyć ten rodzaj tłuszczy, to ze względu na rodzaj i liczbę wiązań podwójnych w cząsteczkach wyróżniamy tłuszcze nasycone i nienasycone. No i to jest właśnie bardzo ważny podział z punktu widzenia żywieniowego. Tutaj mamy kwasy
nasycone. I to będą wszystkie takie kwasy, które mają wiązania pojedyncze. Następny, drugi rodzaj to są kwasy nienasycone. One mają przynajmniej jedno wiązanie podwójne. I te kwasy nienasycone, co bardzo ważne, dzielą się jeszcze na dwa typy. To będą jedno nienasycone i wielonienasycone. Jakby najważniejszymi dla nas będą te kwasy tłuszczowe nienasycone i najlepszym rodzajem są kwasy wielonienasycone. Czyli z im większej liczby cząsteczek będą się składały, tym lepiej. Trzecia grupa, ze względu na pozycję pierwszego wiązania podwójnego, wyróżniamy też bardzo ważną grupę kwasów tłuszczowych. I to są tak zwane kwasy z rodziny omega-3. Z rodziny omega-6. I z rodziny omega-9. One w zapisie są omega 7, ale to jest cała rodzina, jakby to za chwilę dojdziemy do tego. Cała rodzina nazywana jest tak zwaną rodziną omega 9. I wszystkie te kwasy z rodziny omega, omega 3, 6 i 9, to są kwasy wielonienasycone. Byśmy je mogli tutaj podciągnąć pod ten podział. Cała ta rodzina kwasów omega to są kwasy bardzo ważne, o bardzo pozytywnych funkcjach dla naszego organizmu. I trzecia grupa, to są, czy czwarta, przepraszam, grupa, ze względu na pewne kryteria podziału, to są tak zwane kwasy cis i trans, takie, które zawierają izomery cis i trans.
I tutaj po pierwsze mamy kwasy z izomerami cis. I z izomerami trans. Natomiast wśród tych izomerów trans wyróżniamy jeszcze dwa typy. To są takie, które są pochodzenia naturalnego. Na przykład mleko. Mięso. Natomiast trans to są pochodzenia przemysłowego. Przykładem są częściowo utwardzane wszelkiego rodzaju oleje roślinne albo oleje rybne. Każdy z rodzajów będziemy omawiać i jakby przypisywać im szczególne funkcje, role i rodzaje, no bo tutaj będzie kilka różnych rodzajów kwasów, które są bardzo istotne z punktu widzenia zdrowia i takie później będziemy, na takie będziemy zwracać uwagę i będziemy o nich mówić więcej. Wśród tych kwasów tłuszczowych wyróżniamy taką grupę nazywaną NNKT i są to tak zwane niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe. I gdybyśmy chcieli tak jakby określić, które to są kwasy, to NNKT to są właśnie te kwasy nienasycone, wielonienasycone oraz te z rodziny omega-3 i omega-6. To są bardzo ważne kwasy, na których właśnie głównie będziemy się skupiać i na tym, jaka jest ich rola z punktu widzenia zdrowotnego żywności. Bo to nie chodzi o to, jakie będzie wykorzystanie technologiczne, bo to na technologii gastronomicznej przy charakterystyce tłuszczy już to pewnie było omawiane, jakie będzie zastosowanie do tłuszczy w gastronomii i na co należy zwracać uwagę między innymi tutaj przy tłuszczach, które zawierają izomery cis i trans, bo tutaj z punktu widzenia technologicznego będziemy mogli wyróżniać te, które mają większą, mniejszą przydatność i te, które są bardziej lub mniej polecane. Natomiast nas interesują kwasy tłuszczowe z punktu widzenia zdrowotnego, czyli jak one będą oddziaływały na nasze zdrowie. I w jaki sposób my powinniśmy sobie je bilansować i w jakiej formie one powinny być w naszej diecie obecne. Wszystkie różnice w budowie kwasów tłuszczowych, które w naszej diecie występują, po pierwsze wynikają właśnie z długości łańcucha węglowego, następnie z liczby wiązań nienasyconych i na samym końcu z tak zwanego kryterium przestrzennego, czyli właśnie tych izomerów cis i trans. I wszystkie te kwasy tłuszczowe będą determinowały pewne działanie fizjologiczne, no i potem oczywiście role, jakie będą pełniły w zachowaniu zdrowia.
Jeśli chodzi o kwasy tłuszczowe nasycone, one są syntetyzowane w organizmie, czyli odkładane są przez nasz organizm, są bardzo często obecne w naszej diecie. I niestety w Polsce spożywa się je w ilościach znacznie przekraczających wszelkiego rodzaju zalecenia żywieniowe. Kwasy tłuszczowe nasycone przede wszystkim występują w produktach pochodzenia zwierzęcego. No a w związku z tym, jakie my mamy umiłowanie do produktów pochodzenia zwierzęcego, no to niestety w zbyt dużych dawkach te kwasy tłuszczowe nasycone przyjmujemy. Natomiast wśród kwasów tłuszczowych nienasyconych, szczególnie tych wielonienasyconych, bo tak jak mówiłam, to są te kwasy tłuszczowe, o które nam najbardziej będzie chodziło. Więc w tej grupie kwasów tłuszczowych wielonienasyconych znajduje się właśnie ta grupa NNKT, czyli niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, bez których nasz organizm nie może prawidłowo funkcjonować. Więc szczególną uwagę powinniśmy zwracać na te wielonienasycone kwasy tłuszczowe. To są kwasy pozytywne, one mają działanie pozytywne. Kwasy nienasycone będą miały działanie negatywne, ale do tej roli szczegółowej wejdziemy. Jeśli chodzi o te wielonienasycone kwasy tłuszczowe, nasz organizm nie będzie prawidłowo funkcjonował bez nich. Muszą być dostarczane z posiłkami. Nasz organizm sobie w żaden sposób ich nie syntetyzuje, nie odkłada. My musimy brać pod uwagę to, że tłuszcze są źródłem wszelkiego rodzaju steroli roślinnych. Kwasy tłuszczowe wielonienasycone głównie występują w produktach pochodzenia roślinnego. W produktach roślinnych jest ich najwięcej, czyli w różnego rodzaju olejach, oliwach, najlepiej takich nieprzetworzonych z pierwszego tłoczenia, w wszelkiego rodzaju tłuszczach pochodzenia roślinnego. Tamtych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych będzie bardzo dużo i na ten rodzaj tłuszczy powinniśmy zwracać specjalną, szczególną uwagę, żeby właśnie tych tłuszczy spożywać jak najwięcej, no najlepiej w postaci nieprzetworzonej, także tu nie chodzi nam o to, żeby jeść frytki, które smażymy na oleju, prawda, no bo przecież ten olej jest tak dobry, że ma wielonienasycone kwasy tłuszczowe, ale niestety w trakcie działania wysokiej temperatury te kwasy tłuszczowe wielonienasycone będą niszczone. Myślę, że na technologii też było wskazanie, jakie tłuszcze do smażenia się nadają, prawda? I jaka wartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych powinna tam być, żeby one miały jak najlepszą, osiągały jak najlepszą temperaturę w trakcie smażenia. Natomiast oprócz tego, że wszystkie kwasy tłuszczowe są źródłem tym nasyconym czy nienasyconym, wielonienasyconym, musimy pamiętać o tym, że tłuszcze są również nośnikami tak zwanych steroli roślinnych. Jeśli chodzi o produkty pochodzenia zwierzęcego, to są tak zwane sterole zwierzęce, w tym ten najważniejszy to jest cholesterol. Musimy pamiętać o tym, że produkty pochodzenia zwierzęcego są nośnikiem, tłuszcze pochodzenia zwierzęcego są nośnikiem cholesterolu. Same sterole też będą miały taki podział na dobre i złe, będą takie dwie frakcje, LDL i HDL, ale to przy cholesterolu będziemy to szczegółowo omawiać i część z nich będzie
pozytywnie wpływa na nasz organizm, a część negatywnie. Niestety negatywne oddziaływanie będą miały te sterole, cholesterol, który pochodzi z produktów zwierzęcych, natomiast pozytywną rolę będą pełniły te sterole, które pochodzą z produktów roślinnych. Ale tłuszcze również są źródłem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, tak? Witaminy A, D, E, K to są witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, więc tłuszcz ułatwia wchłanianie tych witamin. Tłuszcze i pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach samych w sobie mają bardzo dużo. Natomiast oczywiście ten stopień wchłaniania będzie zależny od tego, jakie będzie pochodzenie tego tłuszczu. Też czy to będzie tłuszcz roślinny czy zwierzęcy. Jeśli chcielibyśmy mówić o pewnej roli tłuszczy i roli kwasów tłuszczowych, no to przede wszystkim z fizjologicznego punktu widzenia tłuszcz to przede wszystkim źródło energii, tak, bo tłuszcz jest tym najbardziej skoncentrowanym źródłem energii. 1 gram tłuszczu dostarcza 9 kilokalorii, co przy białkach i węglowodanach wynosiło 4, tak, bo 1 gram białka i węglowodanów dostarczał 4 kilokalorii. Tłuszcz dostarcza 9, więc jest najbardziej skoncentrowanym źródłem energii, jest najbardziej bogatym źródłem energetycznym. No ale tłuszcze, jeśli chodzi o ich funkcje, są właśnie źródłem kwasów tłuszczowych, tych niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, omega-6, to są bardzo ważne kwasy tłuszczowe i to tylko tłuszcze są źródłem, więc moglibyśmy podzielić na te pozytywne i negatywne funkcje tłuszczu, natomiast mimo wszystko nie możemy ze względu na negatywne funkcje tłuszczu, nie możemy ich eliminować w żaden sposób z diety. Tłuszcze będą umożliwiały właśnie wchłanianie witamin A, D, K, które są w nim rozpuszczalne i będą bardzo istotne. No i są źródłem tych steroli, cholesterolu w tłuszczach zwierzęcych i steroli w tłuszczach roślinnych. Ale jeszcze o szczegółowej roli też będziemy mówić. Tutaj skupmy się póki co na tym podziale kwasów tłuszczowych. Tutaj jeszcze zaadnotuję taką informację odnośnie tych kwasów nasyconych i nienasyconych. Kwasy tłuszczowe nasycone. Zwiększają stężenie cholesterolu. Kwasy tłuszczowe jedno nienasycone o konfiguracji trans, o konfiguracji CIS, przepraszam, sprzyjają wzrostowi frakcji HDL cholesterolu, czyli tego dobrego.
I kwasy tłuszczowe wielonienasycone. Czyli właśnie te NNKT. One obniżają frakcję cholesterolu LDL, czyli złego. A zwiększają frakcję HDL, czyli ten cholesterol dobry. A w związku z tym, że obniżają ten zły cholesterol, a podnoszą cholesterol dobry, no to obniżają ryzyko wszelkiego rodzaju chorób sercowo-naczyniowych, bo jakby skutkami zbyt wysokiego stężenia cholesterolu złego, tej frakcji pochodzenia zwierzęcego, są zmiany miażdżycowe, czy pojawiają się blaszki miażdżycowe w żyłach, tętnicach, które je zatykają, uniemożliwiając przepływ krwi, no i powodują tym samym różnego rodzaju choroby sercowo-naczyniowe. Czyli te kwasy wielonienasycone, ich główną rolą będzie obniżenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.